No dzień dobry moi drodzy, Mikołaj Wąski Teperek, niepoprawny dyplomata. Dzisiaj rozpoczynamy odcinek trochę bardziej dyplomatyczny, choć nadal związany z podróżami, ponieważ podróżujemy przez Szwajcarię i Grand Tour of Switzerland, który między innymi przebiega przez księstwo Liechtenstein, w którym właśnie się znajdujemy. Księstwo Liechtenstein. Niemalże 40 tysięcy ludzi mieszka w tym małym księstwie, które posiada 11 gmin. W tej chwili jesteśmy w stolicy księstwa w Vaduz. No i chyba powinienem zacząć odcinek właśnie od tego, że jest to najbogatsze społeczeństwo na świecie. Bogactwo, przepych i kapitalizm. To małe księstwo, około 140 km kwadratowych, ma więcej miejsc pracy i zatrudnia więcej osób, także przyjezdnych, niż mieszkańców tego państwa. Za mną ratusz miasta Vaduz, czyli właśnie stolicy Liechtensteinu. Ale co miałem powiedzieć? 12,5% podatku dochodowego CIT, co właśnie zachęca wielu zagranicznych inwestorów, aby właśnie tutaj inwestować swoje pieniądze. Mówiąc o zagranicznym kapitale, należy oczywiście wspomnieć o stosunkach międzynarodowych i dyplomacji księstwa Liechtenstein. A Liechtenstein posiada swoje ambasady w miastach takich jak Wiedeń, szwajcarskie Brno, Bruksela, Berlin oraz oczywiście w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie, dystrykt Kolumbii. Ale o interesy Liechtensteinu na arenie międzynarodowej dość często reprezentuje je Szwajcaria, czyli starszy brat polityczny księstwa Liechtenstein. Poza tym księstwo należy do różnych organizacji międzynarodowych, m.in. do EFTA. Liechtenstein to monarchia konstytucyjna. Jan Adam II, który pełni rolę głowy tego księstwa, no i oczywiście jego syn, który pełni te obowiązki w praktyce, czyli książę Alojzy. No i jest to bardzo ciekawa relacja między władzą, a obywatelami. Większość rzeczy tutaj rzeczywiście jest, tak jak w Szwajcarii, robiona poprzez demokrację bezpośrednią, czyli właśnie przez referenda. I oczywiście, bo należy o tym wspomnieć, Unia Europejska, także Rada Europy, miała swoje wątpliwości co do tego, że monarchia konstytucyjna coraz bardziej przetacza się, zmienia się w monarchię absolutną. A to dlatego, że do konstytucji, oczywiście za zgodą wszystkich obywateli, wpisano prawo polegające na tym, że głowa państwa może zawetować praktycznie każdą ustawę, zawetować właściwie każde referendum, na którym będą głosować obywatele Liechtensteinu. Poza tym książę może odwoływać rząd i każdego z ministrów. Księstwo Liechtenstein jest bardzo spokojne. Kilkaset tysięcy turystów przyjeżdża tutaj m.in. właśnie w góry, jakimi są Alpy, żeby jeździć na nartach. A poza tym jest to kraj bardzo nie tylko spokojny, ale także bezpieczny. W więzieniach przebywa może tylko kilka osób. Za mną znajduje się budynek liechtensteinskiej poczty i to właśnie Szwajcaria, poza tym, że broni Liechtensteinu, reprezentuje ich na arenie międzynarodowej dość często, no to właśnie także obsługują ich pocztę. Często mówi się o słynnej szwajcarskiej neutralności i rzeczywiście jest to prawda. Szwajcaria przez wiele lat i do dzisiaj uważa się za państwo neutralne w stosunkach międzynarodowych. Nie wchodzi w żadne dziwne konszachty i układy. No i przede wszystkim w żadne konflikty zbrojne. W Szwajcarii, w Genewie, znajduje się europejska siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych, a co najśmieszniejsze, do ONZ Szwajcaria długo nie chciała przystąpić. Przystąpiła dopiero w 2002 roku, po tym jak obywatele Szwajcarii zdecydowali o tym w referendum większością 54%. A dlaczego Szwajcaria nie chciała dołączyć do ONZ? Otóż dlatego, że uważali, że Organizacja Narodów Zjednoczonych była polem bitwy, szczególnie podczas zimnej wojny. No dobra, moi drodzy, dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku dyplomatycznym o Liechtensteinie i Szwajcarii. I od razu z tego miejsca chciałbym Was oczywiście zaprosić na odcinek Ten Świat Jest Nasz, Wojtka Siryka, który dość obszernie opowiedział także o Liechtensteinie. A poza tym myślę, że jest to ciekawe miejsce nie tylko z perspektywy takiej ekonomicznej, gospodarczej czy makroekonomicznej, ale także po prostu do odwiedzenia.
a my mieliśmy przyjemność Grand Tourem of Switzerland przejechać wschodnią część Szwajcarii. Zapraszam Was do naszych poprzednich vlogów z tej szwajcarskiej, no i także z Liechtensteinem, serii na kanale Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, Niepoprawny Dyplomata z Liechtensteinu. Trzymajcie się, cześć. Subskrybuj Wąski kanał, zostaw lajka i komentarz. Dołącz do naszej grupy Elektorat Wąskiego na Facebooku. Po więcej zdjęć i inspiracji z podróży wpadnij na Instagram.